Trenerze, po zakończeniu tego spotkania tutaj podsłuchiwałem wiele rozmów, które tutaj się toczyły i bardzo często w tych rozmowach przewijał się temat medalu Mistrzostw Polski. Spokojnie, my oczywiście dążymy do tego, żeby zdobyć dla Torunia medale, natomiast daleka droga jeszcze przed nami. Wykonaliśmy dzisiaj pierwszy krok, bardzo ważny dla nas krok i pokonaliśmy, no myślę, bardzo klasowy zespół. No ale przed nami jeszcze 4 mecze, bardzo ciężkie, 3 na wyjeździe i no i do każdego musimy przystąpić właśnie tak, z takim nastawieniem bojowym i grać w tak konsekwentny sposób przez 40 minut, tak jak dzisiaj właśnie. No właśnie, dziś to wszystko ułożyło się dla Was od pierwszych minut kapitalnie. Ja rozumiem, że właśnie taki był plan, aby tak właśnie wyjść i wejść w ten pojedynek. No chcieliśmy grać bardzo agresywnie w obronie i dzisiaj jestem naprawdę, muszę drużynę chwalić za to, że w tej pierwszej linii obrony byliśmy bardzo aktywni i gdzieś tam zneutralizowaliśmy te najmocniejsze punkty drużyny Pogoni Szczecin. Wiedzieliśmy o tym, że dysponują no, świetnie wyszkolonymi zawodnikami, którzy no, wspaniale grają i wygrywają pojedynki 1-1, także dzisiaj myślę, że zbyt wielu okazji do tego, aby 1-1 z nami wygrać, dzisiaj nie mieli. Także naprawdę słowa uznania dla mojej drużyny za to, jak konsekwentnie przez 40 minut grali w obronie. Panie trenerze, skoro już żadną tajemnicą nie jest ta informacja o tym, że po tym sezonie żegna Pan się z drużyną z Torunia, no to pewnie fajnie byłoby się pożegnać zdobyciem medalu, historycznego nawet medalu dla toruńskiego futsalu. No tak, oczywiście. Bardzo, bardzo chciałbym. Myślę, że drużyna też jest tak zdeterminowana i w tych 4 meczach pokaże charakter. My dzisiaj mentalnie zagraliśmy na bardzo wysokim poziomie i jeśli to przygotowanie mentalne zawodników utrzymamy na takim poziomie w każdym kolejnym meczu, no to jest duża szansa, że ten medal zdobędziemy. Oczywiście 4 kroki przed nami, my już myślimy o najbliższym meczu, niezwykle trudnym z rekordem w środę. Ciężka podróż przed nami, ale no tam chcielibyśmy sprawdzić oczywiście niespodziankę, będziemy walczyć o jak najlepszy wynik. Krzysztof, już zanim rozmienimy na czynniki pierwsze ten pojedynek, przede wszystkim chciałem zacząć od tego, że no chyba kapitalnie rozpocząć tę rywalizację w grupie mistrzowskiej od tak okazałej wygranej nad tak trudnym rywalem. No zdecydowanie, no te 3 punkty były nam ważne, były dla nas ważne. Mamy tylko 2 mecze u siebie, więc oba musimy wygrać. No i powalczyć o 3 punkty gdzieś na wyjeździe, no i przy 9 punktach i dobrym układzie, gdzie druga i pierwsza drużyna będą wygrywały, zdobędziemy brąz, ale liczę, że pokusimy się o coś więcej. Dziś to wszystko się ułożyło dla Was kapitanie, maksymalna koncentracja od początku, już ta pierwsza połowa dała taki sygnał, że dziś tej wygranej jest bardzo blisko. Tak, ile było w pierwszej połowie? 3-0. No te 3-0 było najważniejsze, żeby wyjść i nie stracić bramki. Nie straciliśmy, dołożyliśmy 4, no i Pogoń musiała wyjść w przewadze, nie? Szkoda, że straciliśmy tą 1, no ale Pogoń to klasowy zespół, więc wiadomo. Ja dziękuję bardzo. Czy ta przerwa dwutygodniowa pomogła Wam w przygotowaniu do tego pierwszego meczu? No zdecydowanie. Majówka. Odpoczęliśmy od siebie, wróciliśmy do ciężkich treningów, wiadomo, w majóweczka rower, bieganie, jakiś orliczek, no i tak jak widać, no, jesteśmy w gazie. Przed Wami rekord i już myślicie o tym rywalu? No już myśleliśmy, były jakieś znaki, żebym się wykartkował, ale zdecydowałem, że no, nie można na rekord, nie? Utrzymam do końca sezonu 3 kartki, będzie dobrze. W takim razie udanego wstępu w kolejnym meczu, no i walce o medal. Dziękuję. Trenerze, dzisiejszy mecz no, nie udał się. Do tej pory jeszcze Pogoń nie przegrała w Toruniu, zawsze woziła punkty, ale dzisiaj wyższość pokazała ekipa gospodarzy. Ja tylko myślę, że zawsze jakaś seria się kończy i tutaj nie ma co żyć przyszłością. Dzisiaj przegrać mecz, myślę, że on przede wszystkim, trzeba jasno powiedzieć, że w niuansach dzisiaj się jakby rozegrał, bo zbyt dużo błędów takich popełniliśmy kardynalnych, które przeciwnik wykorzystał. Oni z kolei na takie sobie dzisiaj nie pozwolili i mówię, wynik taki za wysoki, myślę, jeśli chodzi o tak, że 5-0 przegrywaliśmy w meczu, w którym gdzieś też swoje sytuacje mieliśmy, no ale przeciwnik wykorzystywał, mieli swoich szeregach też Marcina Mikowicza, który dzisiaj ustrzelił hat-trick pomimo delikatnego urazu. No i tyle, przegraliśmy bitwę, jeszcze nie wojnę. Wiadomo, no, w tych naszych, przy naszych problemach, o czym wie cała Polska, no to mobilizujemy się, chcemy, ale w tych momentach gdzieś tam chyba brakuje już trochę koncentracji i mówię, ale ja znając mój charakter by dalej to trzymał w kupie, żebyśmy doczynali ten sezon i ugrali jeszcze coś. No właśnie,
jeszcze 5 spotkań w tej grupie mistrzowskiej przed nami, ale nie ma co ukrywać, że dziś trochę ci rywale uciekają. 4 spotkania jeszcze, bo już jedno za nami, tak? 4. No rywale uciekają, ale to są takie mecze jeszcze między tą całą szóstką zainteresowaną, które mogą się bardzo różnie potoczyć. Za chwileczkę może Toruń pojechać na rekord, przegrać, my wygramy przykładowo teraz w meczu następnym naszym i już tylko są znowu 3 punkty, także spokojnie, jest to pierwsza kolejka. Dzisiaj Toruń na pewno odskoczył na te 6 punktów i zbliżył się do tego swojego upragnionego celu, czyli medalu, ale dalej myślę, że jesteśmy w grze, tylko teraz są wszystko w naszych głowach, czy będziemy po prostu jeszcze w stanie się dźwignąć i po prostu zrealizować nasze cele. Pierwszy mecz w fazie finałowej, niestety porażka, to chyba wam utrudni walkę o medale w tym sezonie? Na pewno nam utrudni walkę o medale, bo był to mecz, gdzie mogliśmy doskoczyć do gdzieś tam punktowo do zespołu Torunia, zbliżyć się. No niestety druga, trzecia bramka gdzieś tam podcięła nam skrzydła, potrzebowaliśmy trochę czasu, żeby wrócić do gry. Do tej gry wróciliśmy dosyć późno, bo tak naprawdę w drugiej połowie, no i niestety no zostaliśmy dzisiaj po prostu wypunktowani, także walczymy dalej, zostały nam 4 mecze, ale tak jak mówię, szkoda tego przede wszystkim dzisiejszego spotkania. Czuć brak kolegów w składzie? Na pewno czuć. I Adam Jończyk, i Marek Bugański to podstawowi nasi zawodnicy, także na pewno odczuwamy ich brak. No ale bez względu na to, czy wykluczają ich kartki, czy kontuzje, no mamy innych zawodników, którzy w danym momencie mogą zagrać, także nie myślimy o tym w trakcie meczu, aczkolwiek na pewno dobrze, że wracają już kolejny mecz do składu. Już kolejny przeciwnik przeanalizowany? Jeszcze nie, jeszcze mamy na to trochę czasu, myślę, że to też praca trenerów i sztabu, aczkolwiek do meczu z Chorzowem zostało no niewiele i myślę, że na dniach już zacznie się analiza, bo we wtorek już do Chorzowa jedziemy, także lada moment, no walka o kolejne 3 punkty. Tak?